Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i właśnie dojechaliśmy do miejsca, gdzie będziemy wypuszczać te gołębie. Jest to tutaj okolice Krokowej. Krokową mamy w tamtym kierunku. Marcin, tutaj ten operator pokaże właśnie tam, gdzie teraz skierował obiektyw kamery. Tutaj jesteśmy na takiej bocznej drodze. Tak, Marcin, przejedź naokoło, pokaż, jak wygląda okolica. Teren taki pusty jest tutaj praktycznie. To miejsce do wypuszczenia dobre. Mamy te gołębie już w koszach, jest teraz godzina 9.40, kilka, poczekamy jeszcze z 10 minut, może Maćka zaraz zadzwonię, powiem mu, że chyba o 9.50 wypuścimy, tak zaczniemy wypuszczać je. Tych gołębi, tak jak mówię, mamy 25, o tu Marcin je pokaże i sobie będziemy tak robić, że tutaj jeszcze jest jedna dziewczyna, co nam pomoże, nam zapisze numery i te numery od razu, o której godzinie został dany numer wypuszczony, będą przekazane tam na internet i później, no niestety nie mamy tego od razu w programie, ale to później to zweryfikujemy i zobaczymy sobie, jak będą te gołębie odchodzić. Mamy zamiar wypuszczać je co 3 minuty, także będzie troszeczkę czasu tutaj trzeba poświęcić na to. Mimo tych 25 gołębi, tak jak szybko byśmy policzyli, 3 minuty to jest 75 minut na wszystko. Dobrze, to za chwilkę zaczniemy, także tak na razie to wygląda. No i bierzemy pierwszego gołębia. Chcemy go wypuścić o godzinie 9.50, proszę bardzo. Ja go tutaj ładnie złapałem, jest to gołąb po numerze, Polina, spisuj, PL0, tak blisko nie podchodź Marcin, bo nie będzie nic widać, PL064, rocznik 17, 2299, widzimy nakrapiany gołąb, o godzinie 9.50 go wypuścimy, jest godzina 9.49, minutę go musimy potrzymać, zobaczymy sobie jak będzie, tutaj muszę operatora trochę poinstruować, jak go będę puszczał, to tak sobie w tym kierunku, co poleci, tak na nim najeć obiektywem kamery, żeby można było zobaczyć, czy on odejdzie. Zobaczymy, jak długo będzie krążył i wtedy będziemy wiedzieli, czy następnego wypuścimy 2 minuty po, czy 3. Połóż sobie, Polina, na ten, ta ziemi, to i dwoma rękoma pisz. Tutaj do komputera też piszę, bo teraz dużymi literami proszę pisać. No asystentów mam takich, a nie innych, no lepszych nie było, ale to w cudzysłowie tak. O, dobrze. Dobrze, to teraz tak, czekamy. Jest godzina, ile tam, Polina, sekund? Na tym zegarku pokaż. Tak, ile jest? Daj mi znać, jak będzie równo 50. Słyszysz? Tak, słyszę. Daj mi znać, jak będzie 50, bo kurde mać, napisać zdążysz później. No widzisz, że 5 sekund mija, tak? Jest 49, 50, 57, 58. Proszę bardzo, poleciał pierwszy gołąb. Leci. O, krąży. Teraz zobaczymy, jakie będzie miało odejście. Od razu widzimy, jaka jest pogoda. Dobrze. Krąży, krąży jeszcze. Poczekamy. Także mówię, czas wypuszczenia uzależnimy od tego, czy on odejdzie. O, widzimy. Poleciał. To już zaczyna kierunek obierać dobry. Także poczekamy. Nie będziemy tutaj dogmatycznie. Po prostu odejdzie, puścimy następnego. Nie mamy ich dużo, to nawet możemy poczekać dłużej. O. Krąży sobie ten ptak, widzimy. O, koordynaty łapie. Która jest godzina, Polina? Cały czas mieli ten zegar włączony tutaj. Wtedy będziemy widzieli. O. Proszę bardzo. I proszę przy tym gołębiu podpisać numer, zapisać godzinę wypuszczenia. O, krąży, coraz wyżej się wznosi. Jeszcze nie odchodzi. Zaraz zobaczymy. Teraz już chyba poleci, czyli za chwilkę będziemy mogli kolejnego gołębia zapisać. Jeszcze trochę poczekamy. Cofnął się. Dobrze, także sobie widzimy następnego gołębia. O. Poczekamy, aż tamten odejdzie. Mamy gołębia o numerze, zapisz, Paulina. PL016, rocznik 17, 1007, niebieski. Tak, tak. Która jest godzina? Ten gołąb gdzie odszedł już? Czy krąży jeszcze? Patrzyłeś na niego? Dobra, zobaczymy. Poleciał. Nie, nie ma go. Poleciał już. Która jest godzina? 9.52 zaraz będzie. Zaraz 52. To nawet będziemy mogli 51, 57. To puszczamy. Jest, proszę bardzo. Drugi gołąb, no niestety nie odleciał. Idź. No, startuj. O, i poleciał. Normalnie jest to dla nich taki trochę inny rodzaj startu. W przyszłości, kiedy byśmy takie loty chcieli, to chyba zrobimy taką specjalną klatkę, że będą oddzielne takie boksy i będziemy sobie puszczać, otwierając klatkę.
babkę. Na razie robimy tak, jak jest teraz. O, mamy drugiego gołębia już wypuszczony. Poszedł 2 minuty później. Czekamy na następnego. Jeszcze krąży. Też mi się te widzimy 2 minuty, może tam nawet 3 między niektórymi będzie poślizgu. No zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak te gołębie będą odchodzić. Nie jest to istotne, czy to będzie co 2 minuty, czy to 3, gdyż czas jego przylądu będzie i tak przeliczony indywidualnie dla każdego gołębia. Widzę, że też poleciał, już tam zniknął za horyzontem. Bierzemy trzeciego gołębia. Gołąb trzeci ma numer PL0296. 1382, 296 to są gołębie kolegi Nowickiego, mogą być kolegi Krzyśka Gańskiego, już Ci mówię, PL0296, 17 rocznik, oczywiście wszystkie mają ten rocznik, 1382 i będziemy go puszczać o godzinie, mamy teraz o pełnej 52, 3:25, to będziemy 54, będzie 54 równo na sekundę, patrz to widać znacznie, na razie nie zapisuj Polina, tylko przepiszesz później. Patrzcie, żeby te sekundy były. Ile jest sekund? Mów mi. Jeszcze 20. Ile jest teraz? 15. Dobrze. Tego puścimy tak z ręki. Zobaczymy, czy wystartuje. Tak jak... Ile jest sekund? Mów. 50. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proszę bardzo. Poleciał. Gdzie to poleciała, bo to jest... Tutaj trochę ten drut na mnie zauważyłem, ale to nie przeszkadza, to tam krąży ptak. O. Tu mamy trzeciego. No teraz możesz napisać, masz czas, akurat możesz napisać, po której następuje wypuszczenie. Plik ten, który tutaj zaraz jest tekstowy, zapiszemy z godzinami wypuszczenia, za chwilę przyślemy na internet, żeby to też chcieli. 9:54, tak? I teraz kolejny, otwórz te sekundy. Teraz mamy 54:48, to będzie 56 następny. Oj, na co 2 minuty będziemy puszczać, bo patrzę, że odchodzą dobrze, tak? Gdzie jest tamten? Odleciał. O. Tu jest samczyk taki czarny. On ma numer PL0272. Rocznik 17, 94, 18. 94, 18. Tak, 94, 18. Może ty chodzisz do szkoły plastycznej, a charakter PiS możesz podegadać. 94, 18. Musisz nie uśmiechać do mnie. Patrz, ile tam jest sekund do wypuszczenia. Dobrze, będziemy go trzymać. Widzimy, ptaki bez problemu odchodzą samodzielnie. One tutaj, to jest dla tych ptaków, to jest już 13 lot konkursowy, można tak to nazwać. 12, które mieliśmy wcześniej, one właśnie też w tym kierunku odbywały. Widzimy, bardzo ładnie odchodzą. O, zaraz będziemy tutaj patrzeć dalej. Ile tam sekund zostało nam jeszcze? 15. Ile? 15. Dobrze, to mów 15, 14, 12, 10. Od 5 mi zacznie wliczać, żeby mi było łatwiej. No może coś będzie z tych tutaj osobników w przyszłości. 4, 3, 2, 1. Proszę bardzo. Leci. Ten leciał tam. No wszystko tak samo praktycznie. Kółeczka 2-3 robią. Coraz wyżej. O. Ten to już od razu widzę kierunek złapał. Teraz zawraca. Chodź tu Marcin, bo samochód jedzie. Daj mi znać, czy odszedł. Weźmiemy sobie kolejnego gołębia. W międzyczasie Polina zapisuje do takiego gołąba numer PL0477 4360, końcówka 17 rok, ja już nie będę powtarzał, żeby wiedział, ten jeszcze krąży, tak czekamy, aż złapie kierunek. Sam, żeby, chodzi o to, żeby też nie odchodziły w grupie, żeby się nie zbijały, bo niech sobie zobaczymy jak poradzą. No to poczekaj chwilę, zobaczymy, bo na razie krąży. Czekamy, aż odejdzie całkiem brzbony. Jak zaczniemy, teraz mamy 57, 10, możemy nie zdążyć. Gdzie on jest? A, jest, dobra. Zobaczymy, czy krąży, czy złapie kierunek, czy gdzie indziej poleci.
następny ptak rozpoczął ten lot. Widzimy, że 2 minuty na razie odpukać nam się udaje, bo te gołębie te 2 minuty tutaj sobie krążą, ale łapią ten niejako kierunek i lecą. Ciekawi mnie, czy naprawdę się zdarzy tak, tam Maciek będzie rejestrował, czy po prostu będą te ptaki grupować się niejako. Dwa przylecą, czy nie, naprawdę jestem ciekawy, czy będą pojedynczo przylatywać. O, pięknie, krąży sobie. Nie łapiemy w międzyczasie następnego, gdyż czekamy, aż ten gołąb zginie nam niejako z widoku. Byłby po to wszystko, żeby się naprawdę tak pojedynczo latał. Jesteśmy tutaj Krokowa, to serce Kaszlów prawie. Gdzie on jest? Diabły. Dobra, łapiemy następnego, powinna zapisuj. O, drobniutka taka samiczka, to jest najprawdopodobniej o numerze PL0162 10706. 10706. Ile jest tam, zobacz, sekund do wypuszczenia? 15. To jest, będzie o równe o godzinie 10. Będzie 10.00, napisz start. Dobrze. I jest ile teraz do końca? Zobacz sekund. 5, 4, 3, 2, 1. I leci. Z tego co tak obserwowałem, to chyba większość samiczek jest tutaj wśród tych gołębi. Thank you.
42, 477, 43, 42. Która, ile tam jest sekund? Zobacz, ile jest sekund. 3, a 1. Bardzo. I już następny wystartował. 10.4, tak? To mamy powinno już wpuszczony. 8. 8. Tu mamy też jeszcze jednego gołębia, ale go nie mamy. Pozbyć, ale bierze udział w lotach bez obrączki. Wkłada się go i przylatuje. Teraz zapisz numer PL0490 4127. Ten zginął, ten tak, teraz? Tak, podleciał. Nie ma, już go nie widzimy. Nie. Ale... Dobrze. Ile masz tam teraz? 10. Za 15 minut będzie 10.05. 10.05. To ten odszedł bardzo szybko. Tak. O 5, a 5? No puścimy go o 5 o minutę, jeżeli odszedł, to nie ma sensu. Zobacz, 4, ile tam jest? 4, 3, 2, 1. I start. Proszę bardzo. Widzimy, ten udało nam się wypuścić nawet po minucie, gdyż ten, który poprzedni odszedł od razu. Także mówię, nie mamy żadnego przypadku zaobserwowane na razie na to, żeby te gołębie się zgrupowały razem. PL0-64-85-41. Nie, bo ten jest, go nawet poczekamy jeszcze dłużej. Jeżeli on nie odleci, to poczekamy. Krąży już wysoko, ale jest tutaj ciągle w zasięgu wzroku, także... Nie, czekamy tutaj. Ten widzę, 2 minuty krąży tu jeszcze. Jest tu w zasięgu ciągle. Obserwuj, ile jest, zapiszesz czas, ile jest, zostało do 10 właśnie.
właśnie to mów mi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I start, proszę bardzo. I jaka, bo jakie był wypuszczony? 10:09. Dobrze. 10:09. To jest L0490. Tamten poszedł od razu chyba. Jeszcze krąży tam nad lasem, teraz tam widać. Ale tam całkiem w kierunku widzę, no dalej, ale już on tam leci, już odginie. Dobra, to nawet wiesz co, zobacz, 10:50, chcieli tego szybciej trochę, bo ten zginął cały. On już poleciał. Kurde, szybciutko złapał kierunek. A tamten długo leciał, bo ten tam starszy. Krąży? Co? Starszy. Gdzie tam? To one są roczniki też 17. A nie, one mogą być tam zróżnicowane co po kilka miesięcy. Ile jest tam sekund? Nie, to poczekamy minutę, bo jeszcze go widzę. Nie, poczekamy do tej 10:11. Tam dobrze zapisał czasy. Pokaż, jak to jest. 9, teraz będzie następny 10:11. Dobra, patrz, ile jest tam sekund do startu. 40 jeszcze nam zostało, tak? Jeszcze do 16:20 końcówka. I
PL059. PL059 16 25 4 3 2 mów tam ile. 2 1. I start. I leć. No i za chwilę będziemy mieli ostatniego gołębia z tego roku. Już tam. Operator nam bierze, patrzy cały czas. I zobaczymy 055. 695.
czekać, on tu krąży. Pracownicy domagają wypłaty, cholera. No bezczelni. Ja im na loda dam, a na lody dostaniecie. Tak ciepło jest to, wiesz. Właśnie, dobra. Na razie, cześć. Osłyszeliśmy, na razie jeszcze żadnego gołębia nie ma. Zobaczymy, ostatnio nam te gołębie przychodziły. 45 z tych 45. Tak mamy gdzieś około chyba 40 km 45. Dobra, Polina, patrz, 15 sekund już zginął całkiem, nie? Dobra. Ty, operator, nie przekrzywaj kamery, tak. Dobrze. Ile jest? Numer dałeś. 73, rzeczywiście, zagadałem się. PL0490, 17 rocznik, 73. I puścimy go o godzinie 10.21. No, poczekamy, no, zagadałem się. Kurczę, widzisz, trzeba uważać. O, tam jakiś pół ptaków w niebie wysokie. Kaczki to są. Tego czekamy. Ciemny pstry taki, ciemny nakrapiany, taki ładny. One są w ogóle naprawdę w bardzo dobrej kondycji, zobaczmy. Obrączka, wszystko tutaj cały czas nam się spisuje z system AMC, znaczy nie cały, nie tylko system zegar, tylko my mamy anteny tego systemu, używamy konwerter i program, który tutaj został stworzony specjalnie do obsługi wspólnego. My go cały czas modyfikujemy. Opcję, teraz tą właśnie opcję czasówki, do tego jeszcze nie zrobiliśmy, bo jest to dość, musimy jakiś algorytm wymyśleć, co zrobimy następnym razem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I proszę bardzo, i start gołębia. Nawet piórko jedno poleciało. Tam były opisane loty Mont Ventoux 1, Mont Ventoux 2, takie to jest taka góra, tam chyba Belgia, to jest Holandia, we Francji, przepraszam. I stamtąd były puszczane tam gołębie o tej nazwie Mont Ventoux 1, Mont Ventoux 2, to wygrał właśnie Patryk Philippens. Patryk Philippens, on był redaktorem, jest chyba jeszcze dalej redaktorem w gazecie wydawanej przez firmę Natural w Antwerpii, tam też u niego byliśmy wspólnie z Tadeuszem Nowakiem. Właścicielem i wydawcą gazety Złoty Gołąb. Tam właśnie czytaliśmy o takim locie. Wcześniej, później się nie zetknąłem. Może gdzieś są robione, bo to każdy sobie, wiadomo, stara się jakoś tutaj urozmaiciać ten sport, że coś się ciekawego działo. No, mamy zimę i możemy sobie na te loty popatrzeć. Zginął.
numerze PL0345 17 i 9360. Ile tam zostało do końca? 10 sekund, dobra. Ten zniknął nam całkowicie. 9, 8, 7, samiczka to jest 6, 5, 4, 3, 2, 1 i po start. Wtedy zadzwonimy do kolegi Maćka, żeby się zorientować, czy jak czy już jakiś koło jest. Jak się dłużej stoi, to się to robi. Nie czuję palce. Co? Nie czuję palce. Oj, tam operator przejeżdża. Ile sekund tam do startu? No minuta i tak, czyli będzie 10.30. Startowany, piękny, siwy, taki pstry. Ptak, no ma na prawej, na lewej. 200 PL, 0296, 17.57. 0296, 296, tak, 57.30. Końcówka
To może być Krzyś Kagańskiego albo kogoś, no, nie pamiętam. Musiałem o fudu, tak? Co? O 30 wpuszczam. Ile jest teraz sekund do 30? 20. Dobra. Jak mam nadzieję, że się rozczytam tutaj z protokolanki z charakteru pisma, ale to jest tragedia. Weź pokaż tu zbliż, pokaż, to jest dramat. Jeżeli tu się nie ma co śmiać. Idź, chodź Marcin, tu popatrz. Marcin, dawaj tu start. Idź. Ile jest? I już. O. Ty siły nie miałeś powiedzieć, ty stary, czy co? No, zimno jest. Zimno ci jest. Dobra. Napisz następnego. TL060. 060, końcówka 40-40. Także pomału zbliżamy się do końca wypuszczania. 31 puścimy go. Nie, zobaczymy tylko. Nie, to poczekamy. Ale ty ładnie nad krokowo. Nie, on tam poszedł, tam już leci. 31 pójdzie, dobra. Piękne upierzenie widać. Ta muskulatura też jest fajna. O, grupa ptaków jakiś tam przelatuje. Ten ptak nasz, którego wypuściliśmy, że tu jeszcze tu krąży, dlatego poczekamy. On tam teraz przez chwilę z tamtymi wziął. Zbił. Tam ktoś chyba wypuścił gołębie. To są gołębie. Ktoś wypuścił, ale to są takie stado trenuje. Tutaj ciekawe, ciekawe. Nie? To jest grupa, ale ja poszły dalej. Dobra, to się nie zabrał z nimi na szczęście. Tamte zginęły już z horyzontu, poleciały dalej. To ktoś sobie wypuścił też na trening tutaj. A gdzie ten ptak jest? Widzisz go? Za tymi gołębami. Poleciał za nimi? No. Nie, to on poleciał gdzie indziej. Nie, tak, one poleciały w lewo, a on poleciał w prawo i potem się zbiły. Co, on do nich dołączył? Z Kubanem musimy poczekać. No, mamy, zobaczmy. To był 40, tamten był jaki? 30. Tamten był 40-40. Ten 43-31, zobacz, która jest godzina. Tamte zginęły już. 15 sekund, 14, 13. Dobra, to akurat. 12, 13, 10, 9. 33 8, będzie wypuszczenia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I start! Czyżby tamten 40-40 się z tamtymi zabrał? Chyba nie. Bardzo ładne gołębie. Szkoda, że hodowcy nie dają do dowodu. Twerdzy 239. Zniknął. 239. Już nie ma go na horyzoncie. 3210. Tego nie ma, ten poleciał też od razu. Także możemy. 039, tak? Tak, i możemy go puścić, Paulina, o godzinie 34. 34 napisz. 10:34. Dobra. Odliczaj mi te 10 sekund. Thank you.
tam latał, ale nie ma. Nie, to poczekamy, poczekamy minutę, bo... No! Poczekamy. Trochę się bezczelny pracownik robi, widzę. Dobrze, dobrze, poczekamy tą minutę. Będzie 10.36 ten puszczony. Tamten 40-40. Ciekawe, czy się od tamtego stada odbił. O, także tutaj troszeczkę czasu poświęciliśmy już. Pomału, pomału 39 jest sekund. Chwilkę będzie. Zostały nam jeszcze tylko dwa ptaki. O. Patrz, operator. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. W koszu. Ciekawe, ile z tych 25 i ten 6 z 2015 roku, o którym numerze mówiliśmy, może się hodowca znajdzie, to my go chętnie wyślemy. O, może to jest jakiś gołąb, który został zakupiony, no niestety nie sprawdzaliśmy to na listach, ale to był może gołąb, który został zakupiony przez kogoś, uciekł mu, albo go wypuścił przypadkowo, no zobaczymy. No tu krąży, gdzie? To zniknął. No operator tutaj na mnie, o tu jest, nie, poczekamy jeszcze, on tu krąży. Za blisko. Znowu. 30 sekund, 30, 30 sekund, to nie jedzie, on jest, nie, nie, to musimy odczekać. Dobrze, śnieg nie pada rano, troszeczkę tam ruszyło u nas. Pawła. Tam jeszcze kilka innych hodowców, kilku z tym numerem oddziału były. Gdzie go masz? Nad nami tu jest? Czy poleciał? W tamtą stronę poleciał. Taka kropka była, czekaj, więc... Czekaj. Dobra, idź, zobacz. Tam był, ale już tam jest zniknął. Dwie minuty. Akurat, dobrze, tak. 10.40, zapisz. Tam u Maćka pewnie już są, zaraz nie będziemy teraz dzwonić. Ale zobaczymy sobie. Czekaj, przecież my możemy zobaczyć tu. 42, 43, dobra, to wypuścimy i zobaczymy sobie tutaj na internecie. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, proszę bardzo. I poleciał go. Bardzo ładne takie i gołąb po numerze PL072 65 63. O! Także takie gołębie widzimy pojedynczo. Ile mamy tu? 41. 41, nie, 42. Proszę się zachowywać. 42. Tamten bardzo ładnie odszedł, go nie widzimy, ale po tej godzinie 10.42 wypuścimy ostatniego gołębia i pojedziemy do domu. I będziemy sobie, miejmy nadzieję, mogli oglądać przylot, albo ten, co Maciek zarejestrował, albo jakieś te gołębi, które będą dolatywać. No najgorzej by było, jakby żaden nie doleciał, ale myślę, że tak nie będzie. Pół minuty. Pomocnicy się bardzo ucieszą przed tym ostatnim, nie? Nie ma się co śmiać. Dobrze. Ile tam jest ty? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Uprzesz coś za szybko. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start, proszę bardzo. I ostatni gołąb wystartował, także mam nadzieję, że się wszystko zarejestrowało. Nie, tam kieruj. Ja tylko patrzę, co tu się dzieje. Bateria też już jest prawie na wyczerpaniu, ale nam się udało. Także podsumowując, ostatni lot, który tutaj był zorganizowany w tym roku, w lotach zimowych, ta czasówka. Widzimy, tak wyglądał start gołębi, a jak będzie wyglądał przylot, to Maciek tam rejestruje. Miejmy nadzieję, że będzie na razie. Ten lot, kiedy kołąb musi sam lecieć, jest jednak dla niego